Poseł Witold Czarnecki jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zaczynam dzisiaj rozmowę od ekspoze, ale Pana zapytam o coś innego. No jak to się stało, że ta szesnastka od Was odeszła? No szkoda, że odeszli. Jest to zawsze szkodliwe dla każdej partii, jeżeli ludzie z partii odchodzą, ale ja myślę... Ale był taki czas na początku, kiedy posłowie zostali wykluczeni, ta główna trójka, że, żeby jeszcze się zastanowić i... No ale wyszli z nimi, oprócz tych trzech europosłów, jednak odeszli posłowie. Mieli czas na zastanowienie się, a jednak realizują pewien plan. Można było mieć nadzieję, że jest przypadek. Ja myślę, że Jacka Kurskiego. Jakby miał to jakby personalizować, to Jacek Kurski jednak myśli, że jestem złym duchem. Tutaj, no Jacek Kurski jest niecierpliwy, jest doświadczonym politykiem, niecierpliwym, niezłym bulterierem. No i uznał, że tu dobrze byłoby pobaraszkować, jest 3 lata teraz w pokoju. Mówi, potem może się bardzo w serce się będzie kajał i może mu prezes wybaczy, ale myślę, że to już jest koniec. PJN powstał właściwie tuż przed oficjalną kampanii wyborczej. Tak. I nam zaszkodzili bardzo. Ale teraz, ale ziobryści mają już więcej czasu na to, żeby zaistnieć i ale wtedy nam, coś ci nam zaszkodzili bardzo, bardzo, dlatego nam zaszkodzili, Pani Mario, że my straciliśmy przez nich sporo miejsc, sporo mandatów radnych różnego rodzaju, bo jednak to było, ciągle pytali nas ludzie, naszych kandydatów, dlaczego wy się tak kłócicie, dlaczego się tak kłócicie, a tutaj Pani Mario, a tak, to prawda, a tutaj jest szkoda innego rodzaju, bo tutaj jest taka sytuacja, że w wyborach parlamentarnych startuje na przykład 20 osób, a dostają się 3. To mamy 17 niezadowolonych. I teraz, jak chodzi o to rozpracowanie partii od wewnątrz, to jest najlepszy moment. I oni wybrali to świadomie, ten czas, bo w tej chwili mamy tyle niezadowolenia, tylu ludzi, bo się nie dostało. Z różnych powodów, z własnej, zła kampania wyborcza, że teraz łatwo tutaj rozgrywać ludzi jednego przeciwko drugiemu. Ja jestem politykiem na przykład od dłuższego czasu. Długo już to się bawię. I wiem jedno, że każda partia po wyborach liże rany. Te wybory, po wyborach wymaga to zawsze spokoju, takiego odczekania, bo ludzie tyle sobie jeden drugiemu krzywdy robią, tak nielojalni są wobec ciebie. Ja też mówię to nie o naszej partii, tylko w ogóle o 20 latach już wyborów, że to trzeba wylizać rany, się uspokoić sytuację i dopiero wtedy coś zmieniać. A tu mamy atak ostry na samym początku, także na pewno najbardziej szkodliwy. Dobry moment wybrali. To przejdźmy do expose. Czy właśnie takiego expose się pan poseł spodziewał? No trudno, nie miałem żadnych przewidywań co do expose. Wiedziałem jedno, że to nie będzie żadne rewelacyjne expose, bo przypuszczałem, że jednak nie powtórzy obiecanek, cacanek z poprzedniego expose, bo przecież obiecał tam 128 obietnic, złożył, z mało czego się wywiązał. Czyli krótko mówiąc, jak Donald obieca, to tylko obieca. A z drugiej strony czyli teraz obiecał cięcia. Wywiąże się tym razem? A, ścięć z całą pewnością, bo tak jak było w PRL-u. Jak partia mówi, że nie da, to nie da. A jak ale partia mówi, że da, to mówi. I teraz bo mamy to samo w tym przypadku. Czy jednak te cięcia nie spotkają się z oporem? Będą cięcia bardzo ostre. Znaczy w tej chwili się na pewno obudzą związki zawodowe. Bo związki zawodowe tego łatwo nie puszczą. Ja nie mówię, że nie należałoby podnieść wieku emerytalnego. Nie chcę negować wszystkiego. No natomiast jeżeli sobie wyobrazimy... Skądś musimy znaleźć pieniądze, tak? Czy państwo musi znaleźć pieniądze? Czyli reformy są niejako niezbędne, trzeba je przeprowadzić. Ale reformy polegają na tym, że musisz tak państwem rządzić i tak inwestować w gospodarkę, żeby był wzrost PKB. Jeżeli Polska myśli poważnie o tym, mówię najpoważniej, poważnie o tym, żeby zbliżyć się do średniej europejskiej, proszę sobie mieć daleko za Grecją, żeby nie było jasności, jak chodzi o PKB, żebyśmy się zbliżyli do średniej europejskiej, to powinniśmy mieć mniej więcej wzrost PKB na poziomie 6% rocznie. I to jest najniżej. My, podczas naszych rządów, jak Jarosław Kaczyński był premierem, uzyskaliśmy w ciągu 2 lat 13% wzrostu PKB. Platforma Obywatelska w ciągu 4 lat uzyskała rzeczywiście niecałe 15%. Obywatele nie obdarzyli Was kolejnym zaufaniem. Ale rzeczywiście do poprzedniego rządu. Ale też musi Pani powiedzieć, Pani redaktor, że obywatele dostają taką porcję nienawiści do PiS-u, wystarczy włączyć TVN24, TVN,
Polsat, tam się zionie nienawiścią, szkło kontaktowe to w zasadzie nic innego nie robi, tylko sieje nienawiść, że obywatele w tym wypadku trudno, żeby nam zaufali, jeżeli się im jeszcze jako tako żyją, bo przecież Platforma wykorzystała jeden bardzo ważny instrument. To jest pierwsza partia w Polsce, która dysponowała tak wielkimi środkami pomocowymi, bo 67 miliardów euro, które zatrudnił rząd PiS-u, zaczął projekty swoje realizować rząd Platformy Obywatelskiej z tych pieniędzy od roku 2007, bo przecież perspektywa finansowania z Funduszu Spójności dotyczy okresu 2007-2013. Potem będzie następna 2014-2020. Ale oni załapali się na główny strumień pieniędzy europejskich i to pozwoliło Platformie Obywatelskiej na to, że mogli rozgrzebać Polskę, bo mogli rozpocząć mnóstwo inwestycji i każdy Polak, jadąc po Polsce, widział, że rzeczywiście Polska w budowie, to, że mu się ciężko żyje, że dziś ja próbuję dojechać ze Szczecina do Gryfic i tam patrzę 12 godzin 100 kilometrów, bo tak jest rozgrzebana na przykład tory, że Polska jest rozgrzebana i się bardzo ciężko po Polsce jeździ, to prawda, pytanie, jak oni sobie z tymi robotami zakończą, jak sobie z tym poradzą, bo na razie widać, że Polskę rozgrzebali, każdy to widział, wykorzystali środki unijne, a zakończenie tych projektów będzie naprawdę trudne. Trudne, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę taki drobiazg, że nie potrafiliśmy my wykorzystać 4 miliardów złotych na rozbudowę infrastruktury kolejowej. To jest po prostu grzech śmiertelny tego rządu, bo to jest niewybaczalne. Wytyczne unijne szły w tym kierunku, żeby Polska przeznaczała mniej więcej 40% finansów na finansowanie infrastruktury kolejowej, a 60% na finansowanie struktury drogowej. I my nic nie potrafiliśmy wykorzystać, z wyjątkiem tam niektórych dwóch naprawdę mizerne inwestycje na infrastrukturę kolejową. A żeby Polska myślała poważnie, jeżeli mamy myśleć poważnie o przyszłości, dobrej przyszłości dla Polski, to Polska musi się szybko rozwijać. To jest absolutny priorytet. Tego w naszym rządzie pilnowała pani Zyta Gilowska. Czy ten nowy rząd poradzi sobie? No ten rząd jest dosyć, no od premiera zależy skład rządu. No jaki jest rząd, każdy widzi. Jedno można z całą pewnością stwierdzić, że to nie jest rząd na ciężkie czasy, które Polskę czekają. I te ciężkie czasy czekałyby każdy polski rząd. I ten rząd na ciężkie czasy nie wygląda. No, nie wydaje się dobrym. Jak sobie pomyślę o pani Mucha, pan Sławek Nowak. Nie podoba się panu pani Mucha? No na pewno nie jako minister. Ja widziałem jej wystąpienia, kiedy ona krytykowała propozycję pana profesora religii. No były żenujące wystąpienia pani Muchy. Ona używała takiego argumentu między innymi, ja mówię, jestem doktorem, to wiem co mówię. No takich argumentów się nie używa w dyskusji, żeby kogokolwiek przekonać. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był poseł Witold Czarnecki. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.